Sponsorem tego odcinka jest Raid Shadow Le. Nie. Siemano wszystkim, tutaj Waldy, witam was ponownie. Tym razem zagramy sobie w... Rezydenckie zło 4. Mamy menu, dobra, no to co? Lecimy start, nie? 1998. 98. On tego nigdy nie zapomni, a ja bardzo chętnie. Jesteśmy w grze Resident Evil 4. Jakie to dawno nie byłem. O, siema ziomki, co tam? Forget your makeup or something? A w łeb byś nie chciał czasem? No to co, lecimy do przodu. Tutaj mamy jakiś Białystok czy inny Radom. Okej, okay. Ktoś chciał nas przylukać. To co, zobaczymy kto to jest, nie? Eluwa, siema, co tam i kto tam, tak poza tym? Excuse me, sir? Excuse me, it's ma'am! O, Babiszon, całkiem nie najgorszy, muszę powiedzieć. Hunigan, no imię już takie sobie. Zresztą Leon nie jest lepsze, nie? He's not a zombie. No, na tę chwilę już nie. Jest to ktoś? Można stąd wyjść w ogóle? No to zajebiście. Na górę lecim. O, killowali trochę pipolów. Nie no, pipoli nie wolno killować. Nie. Chyba, że się w zombie zmienią, to wtedy... Zamknij mordos! Spierdalajos! Kurde, jak na zombie to całkiem żywotne chłopaki. I zachowują się bardziej jak ludzie. Ci już nic nie będą mieć. Ani też złom. Wejdźmy sobie do szopy. Mogę tutaj wyjąć ten knyp. Ziółko mam. Mam 1000 pitas. Putas. Albo te, albo nie, prutas. Jest banany prutas. Nie zaboli cię. Hand grenade. Jak najbardziej. Tutaj mamy jakieś śmieszne czaszki, które są warningiem. Tu mamy jakiś tripwire. Następna szopa. Kurde, ta gra będzie o samych wieśniakach tej. Ograbmy sobie tę szopę. Tutaj pewnie też będzie jakiś merchant, nie? Z tego co pamiętam. Gdzie nam oferował różnego rodzaju usługi. Na szczęście nie takie, o których myślicie, zboczeńcy. Ty, a ty co? Spierdalaj z mojej ziemi! Cholera, gram na normala, tyle amunicji mam. Zapuszczamy się nieco głębiej. Nawet luknąć możemy jakąś gównianą cutscenką. O, ile wsioków. Mogę gdzieś coś przyczaić fajnego, że nie wiem, jakaś amunicja leży, jakaś nowa broń. A skądże, proszę pana? Nie weźmiecie mnie żywcem. Co do martwym też bym dyskutował. Ale chyba nie ma co ich rozwalać, trzeba będzie się ukryć gdzieś. Na przykład, nie wiem, tutaj. Nie wiem, co powiedziałeś, ale pewnie nie masz racji tym razem. W końcu jesteś zwykłym brudasem z Meksyku. Brudne łóżko. No, faktycznie jesteś cholernie spostrzegawczy, Leon, wiesz? Sam by do tego nie doszedł. Odstrzelisz łeb, jeszcze idzie. Tacy są najgorsi. Zupełnie jak te Rumuny pod kościołem. Jednemu wryj z kopa, drugiemu z ręki. Tyle amunicji, bo tyle zombie, nie? Nakąpana. Jakaś wykąpana, czyli pierwsza czysta osoba w tej wiosce. Where's everyone going? Bingo? To było dobre, wiesz, to było naprawdę dobre, Leon. Ile jeszcze mam tego ammo? Niedużo, trzeba chyba nazbierać. Może krówsko zabić na minso? Krówsko zarażnięte, ale nic nie ma ze sobą. Zajebiście. The so-called Waldy is a cow f***er. That's right, I said cow f***er. Oh yes. Gość na haku sobie wisi i chilluje. Shotgun! Kurde, tyle gry się przemęczyłem bez tego. Jeszcze szele dostałem. Ciekawe, czy mogę sobie ten, tak na dziko przez okno wylecieć. Jak najbardziej. Płaśmy sobie jeszcze, poszukajmy głupot. Ue, coś tam jest. Jeszcze świeci się. Jak się świeci, to jest fajne. Jak jest fajne, to jest moje, jak to mówili kiedyś. Destination, czyli mam iść właśnie tam teoretycznie, gdzie idę teraz. Weźmy do następnej szopy. Kurde, gra o szopach. Pójdę sobie może na tę, w cudzysłowie, kościelną wieżyczkę. Zobaczę, co tam się czaje. Może też jacyś mili panowie. Otóż nie. Wiemy tutaj. Następna brama ja. I co to mamy? Mamy chyba jojo wiszące na... Nie, to są jakieś głupoty do zestrzeliwania. To dawaj. Un forastero! Morda tam, się nie wtrącaj. Jakiś pendant wisi. Co ma wisieć, nie utonie. Weź kurze jajo, czemu nie? Tyle pierdół się tutaj nazbierałem, to czemu mnie takie coś? Odpalający granat, pięknie. Dobra, weźmy sobie coś bardziej konkretnego. O, teraz mam brązowe jajko, jeszcze lepiej. Jeszcze nie, ser mi dajcie, mąkę. Mam dość mało apteczek, wręcz fucking chyba tylko jedną. Ale najważniejsze jest to, że mam shotgun. No pewnie. Natłok amunicji jest naprawdę bardzo przydatny. Ale patrzcie, niby taki natłok, nie? A amunicja leci jak głupia. Dobrze, hajsy są w beczkach. Co ja bym bez nich zrobił teraz? O, jaki fajny mroczny lasek. Możesz mi powiedzieć, po chuj mi... Fajny mroczny lasek. Jakiś jewel? Nie, spinel. Chyba nie wiem, co to jest spinel, ale może mi się przyda. Nietoperze. Uwielbiam nietoperze we wszystkich grach. Ej, siemano, gdzie ty lecisz? Hello there. Co za psychopaci? Jezus Maria. Ja mogę jeść! Dobrze, wyryj! Kurde, jakbym tak kurę ze sobą wziął. Trzeba tak się zakraść, nie? Z drugiej strony. Dobra, zakradamy się, teraz cicho. Mission accomplished. Ja cholera, nazbieram tych diamentów. Diamentów, kurzych jaj. Pewnie jeszcze jakieś ludzkich spluwo. Zostaw to. I ty też, geniuszu, to zostaw. Czy komuś krzywdę zrobisz? Wychodzimy stąd. Szukamy dalej sensu życia tutaj. Na pułapkę uważać. Wziąć jakieś kolejne głupoty. O, pająk! Kurde, widzę, że tutaj trochę odeszli od typowych zombie. Ale jak bardzo odeszli, jeszcze pewnie zobaczymy niedługo. Jaki ładnie urządzony pokój, no. U siebie w domu tak ładnie nie mam. Czy panowie muszą tak napierdalać? Ktoś z Juareza, widzę. Jakiś z Urwiel przyszedł. Uhu, jaki ładny. Koniec chapteru pierwszego. Dobrze, wryj. Let us give you our power.
Matko Bosko, Imperator. Dobra, że mogę uwolnić nas, nie? Czy coś? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh. A wiesz, hajs, koks, dziewczynki. No i to już wygląda jak zombie. King Bruce Lee, karate. Merchant, chodźmy do niego. Merchant, chodź tu. Mam trochę hajsu do wydania, wiesz, bo jak się okazało, dużo wieśniaków tutaj ma porozrzucony w beczkach. Ło, ile rzeczy można kupić? Nie pieprz, że nie masz tego. Spraya, kupmy sobie tmp. Szkoda, że amunicję nie miał, no ale co zrobić? Lecimy dalej szukać jakichś przygód. A przygody tutaj człowieka raczej same znajdują, więc... Henrietta! Jaka Henrietta? Leon! Gdzie mi z tym? O, kolejny się zapędził. Ty to naprawdę nie zacięł umiaru, chłopaki, nie? No chodź piękny, chodź. Skrzynka, ja. A co w skrzynce je? Mamy half emblema. Okej. Co to było i gdzie? Łe. No, gdzie jesteś ty, wybuchowy gościu? Mhm, chciałbyś. Znowu hajsy, bardzo fajnie. Dobra, chyba większość tych ludziów wybita. Jezus, co za wariot. Druga skrzynka, ja. Otwieramy, bierzemy ten szajs. Nie knockdown, tylko zejdź tam. I co mamy tutaj? Kolejną szopę. Grubo i pewnie jakieś destylatory czy coś. Tam jest świecidełko. To zejdźmy po świecidełko. Dobra, w takim razie ja wam wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu. I do zobaczenia w następnym. Nara!